Wakacyjna niedziela, piękna pogoda, czegóż chcieć więcej, gdy część z nas spędza czas korzystając z kąpieli wodnych, inni wsiadają na rowery. 5 lipca odbył się jubileuszowy, bo 10 już powiatowy rajd Łazików. Łazik to stalowowolski klub Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Działa w nim ponad 70 osób. Mogłoby się wydawać, że jego członkowie preferują tylko wycieczki piesze. Nic bardziej mylnego, czego dowodem był dzisiejszy rajd. Wzięły w nim udział 44 osoby. Do przebycia było ponad 30 km w Skwarze i Upale. Rajd wyruszył ze Stalowej Woli. Trasa prowadziła przez osiedle Hutnik, Maziarnie, Kołodzieje. Finisz wyprawy przewidziano na ciemnym kącie. Kolarze amatorzy podzieleni zostali na 4 grupy. Ci bardziej doświadczeni mogli pojechać dłuższą trasą. Wszystko zależało od kondycji, samopoczucia i dobrego humoru. Tego ostatniego nie brakowało uczestnikom przed startem. Wszyscy odpowiednio przygotowani do drogi, w kamizelkach odblaskowych, byli zgodni, że rajd to super sprawa. Od paru lat są robione jednodniowe rajdy. Głównie prym tutaj wodzi Łazik, Bractwo Turystyczne. No cóż ja mogę powiedzieć, bardzo dobra idea, tym bardziej, że ci co szybciej chcą jeździć, mogą jeździć zygzakiem, to znaczy nie po szosie, tylko sobie wydłużyć trasę, natomiast reszta jedzie z prędkością średnią 15 km na godzinę, bo to jest prędkość turystyczna, celem turystyki rowerowej, Ja dlatego upieram się nie nazywać nas kolarzami, tylko rowerzystami, bo rowerzyści jeżdżą po szosie, prawda, wyczynowca, a turystyczna jest 15 km. Poznajemy krajobrazy, obiekty tutaj krajoznawcze, różnego typu pomniki przyrody, pomniki walki, prawda, naszej. Jest bardzo dużo właśnie po lasach takich różnych kurhanów, prawda, i tak dalej. Na końcu trasy, na ciemnym kącie, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, czekał poczęstunek. Rajd odbywał się pod patronatem prezydenta Stalowej Woli oraz starosty Stalowowolskiego. Zebrało się dosyć dużo osób, no jak na taką pogodę, jak dzisiaj, co jest upał i 34 stopnie zapowiadali. Mamy prawie 50 osób uczestników. Myślę, że przejadą szczęśliwie, miejmy taką nadzieję. Trochę jest młodzieży i kilka osób tam dorosłych. I tam na ciemnym kącie będziemy mieć zakończenie rajdu. Będą wręczane nagrody, czapeczki, daszki z logo gminy Stalowa Wola i Łazika. Szczególne podziękowania chciałam złożyć starostwu Stalowa Wola za sfinansowanie nam nagród dla uczestników rajdu. Otrzymaliśmy pieniądze i za te pieniądze żeśmy zakupili właśnie w tym sklepie rowerowym akcesoria wszystkie rowerowe. Także bardzo dziękuję serdecznie i dziękuję również PSS Społem, za wody mineralne, które nam co roku sfinansowują i w tym roku również dostaliśmy 70 sztuk butelek małych wody mineralnej dla uczestników. Warto żyć aktywnie. Kto tylko czuje się na siłach, niech wsiada w pociąg lub w samochód, na rower czy pieszo i rusza w świat, zwiedza, podróżuje, poznaje wszystko to, co nowe. Na to czas jest w każdym wieku. Lubimy jego słuchać, Tadeusza bo to taki bór przymuka, więc barbarie, polej piwo jeszcze raz. Niechaj każdy z was posłucha o historii kapelusza, co na mojej głowie mocno trzyma się. Szedłem o wieczornej porze, księżyc mi oświetlał drogę, nagle mi na głowę prosto z nieba spadł. Ole, no jedziemy!